Mafie służby Loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat o hodowli zwierząt futerkowych, ale zaczniemy od rocznicy ataku Związku Radzieckiego na Polskę, gdyż odcinek był emitowany 17 września. A o tym wszystkim przez chwilę, przez wszystkich lubiany Sławomir Mentzen. W tym roku Sowieci zaatakowali Polskę i zaczęli nasze ziemie okupować. Bardzo cieszę się, że Lewica też mówi tym językiem o roku 1939, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu Lewica mówiła, że w 1944 i 1945 roku Sowieci nas wyzwalali. Otóż Sowieci w 1944 i 1945 wyzwalali nas mniej więcej tak samo jak w roku 1939. Ale Włodzimierz Czarzasty tak uważa, że... ziem, a następnie znaczy to premier Morawiecki mówił kilka miesięcy dalej temu. Dalej tak uważa, czyli nie, też uważa, że 17 września 1939 doszło do wyzwolenia Polski przez Sowietów. To Włodzimierz Czarzasty powiedział takie słowa i nawet pamiętam na antenie której stacji padło. Bardzo proszę Konfederację. Prześlę do pani redaktor i do pana Sławomira fragment wypowiedzi pana premiera. Bardzo poprosimy, natomiast Konfederacja ma prawo dokończyć, tak jak wszyscy. Już prawie, że stawiałem kropkę za nim. Okej. Okay. Przerwano. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo cieszy mnie ta zmiana narracji, że mówimy już o zaatakowaniu Polski, a nie o wyzwoleniu Polski przez Sowietów, co jeszcze Lewica niedawno robiła. Teraz pani wiceminister o tym, jak PO donosi na Polskę. Ogólnie zgadzam się z panią poseł. Nie powinniśmy donosić na swój kraj i narażać na potencjalne sankcje, szczególnie w aktualnych czasach. Tak, panie radny, fobia na punkcie Prawa i Sprawiedliwości z państwa strony to żadna konstruktywna debata. Ja bym wolała, żebyście państwo polskie sprawy, polskie problemy rozwiązywali w polskim domu, a dopiero później wychodzili na agendę międzynarodową. Bo to, co reprezentuje opozycja w Parlamencie Europejskim, to nic innego jak osłabianie głosu Polski przy wspólnym stole unijnym. I proszę mieć to również na uwadze w kontekście tej fobii, którą naprawdę reprezentujecie, bo jeżeli chodzi o merytorykę, jeśli chodzi o ostatnie 6 miesięcy funkcjonowania, panie radny, jeżeli chodzi o ostatnie 6 miesięcy funkcjonowania Polski pod władzami pana premiera Mateusza Morawieckiego właśnie w tym najtrudniejszym czasie pandemicznym, to chyba przyzna pan mi rację, że zdaliśmy egzamin, po raz kolejny go zdajemy. A wasza fobia dotycząca tak naprawdę trzech liter jest przerażająca. Możecie to robić w Polsce, ale pamiętajcie, że na wokandzie międzynarodowej odpowiadacie za tak naprawdę miejsce Polski w kontekście całej Europy, ale również świata. I nie zapominajcie. Wasza polityka właśnie obniża rankingi Polski na arenie międzynarodowej. Panie radny. Do głosu wywołana została Lewica. Właśnie, źle skonstruowane pytanie, bo z Lewicy to są 4 osoby, a z panią redaktor to nawet 5. I przez przypadek głos zabrał poseł z PiSu. A może nie przez przypadek. A po nim płynnie przejdziemy do wypowiedzi doktora Sławomira Mentzena, który dosłownie zaorał wszystkich. Mamy do tego prawo. Ja jestem, przepraszam, że przerywam, panie ministrze, ale Lewica kręciła głową. A ja chciałabym wiedzieć, czy w ramach tej tolerancji szeroko pojętej społeczeństwo, którego gro jest konserwatywne, ma do tego prawo? Czy musi się uginać pod pręgierzem z Zachodu, bo akurat na Zachodzie jest modne co innego? Panie doktorze, ja po pierwsze... Nie, traktaty gwarantują tożsamość. Kto się odezwał na hasło Lewica? Kto jest tutaj ukrytą lewicą w naszym programie? Ja bardzo proszę, panowie kochani, panie ministrze, przyjmijmy, że pan minister postawił kropkę. Lewica ma głos i na pewno zaraz będziemy mieć polemikę. Proszę, Dariusz Standerski. Jeżeli pan minister chce do Lewicy, to pokój 143 jakoś nie widzę, żeby pan też minister nie widzę. Tam natomiast tym też mam pytanie do pana ministra, bo państwo się już wystrzelali ze swoich przekazów, że pisofobia, że brak demokracji i tak dalej, ale panie ministrze, chciałem zapytać, czy pan jeszcze jest ministrem i czy Solidarna Polska jest jeszcze w rządzie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, bo w tej chwili w Sejmie obserwujemy trzy panie partie, które wcale nie obradują wspólnie, więc nie wiemy. Żeby złożył pan minister dymisję. Ale pan marszałek Terlecki mówił dzisiaj już o przedterminowych wyborach, więc nie wiemy, czy już trzeba jechać jakąś kampanię wyborczą, a poza tym też mamy bardzo ważny temat. Świetnie pan odkręcił i nie odpowiedział mi pan na pytanie, a ja chciałabym podrążyć, czy w ramach waszej tolerancji zmieści się też to, że ludzie o poglądach konserwatywnych chcą w sposób konserwatywny żyć i funkcjonować.
Szanowna pani redaktor, pani przewodnicząca von der Leyen powiedziała dzisiaj, że każdy ma prawo czuć się swobodnie w Unii Europejskiej i nie ma miejsca na strefy bez kogoś. Tak samo, jeżeli bez chodzi krzyży, o strefy bez... Nie ma miejsca na strefy bez konserwatystów, nie ma miejsca na strefy bez ludzi o danych poglądach, bo nieważne na kogo głosujemy, nieważne kogo kochamy, wszyscy mamy jednakowe prawa człowieka i prawa obywatelskie i nie można w ten sposób wykluczać. I to tu się chyba wszyscy zgodzimy, pan minister pewnie też się z tym zgodzi. Tymczasem w Sejmie widzę, zaczyna się głosowanie, bo tak jak mówiłem, dzisiaj ważna debata budżetowa, kolejne miliardy na wojsko, bardzo duża ważna budżetowa rzecz. Właśnie trwają o tym rozmawiać. Manewry w tej chwili, przypomnę, bo może nie wszyscy z naszych widzów wiedzą, ale w tym momencie jak my rozmawiamy, to w Brześciu, bardzo blisko nas, przecież trwają manewry nie tylko białoruskie, bo włączyła się Federacja Rosyjska, przysłała 800 specjalnie wyszkolonych komandosów. Z tych manewrów wycofała się na przykład Serbia, dlatego że w kontekście białoruskim nie chciała brać udziału w tych ćwiczeniach, więc ja myślę, że każda dyskusja na temat stanu armii i zbrojenia jest teraz zasadna, ale ma głos Konfederacja, bo cierpliwie czeka Sławomir Mentzen. Bardzo proszę, ma prawo ktoś powiedzieć, że nie chce, żeby ideologia LGBT pluła mu na krzyże, malowała je farbą? Chyba ma. Jeśli pani redaktor mi pozwoli, bo bardzo cierpliwie czekałem, odniosę się do wszystkich swoich przedmówców, ponieważ wszyscy się oni mylą, żaden z nich nie ma racji. A to po coś kolei, nowego idąc od lewicy. Pan z lewicy oczywiście... Pan z lewicy oczywiście gada głupoty. Każdy człowiek doskonale wie, że żadne gminy w Polsce nie zakazały wchodzenia na swój teren homoseksualistom czy komukolwiek innemu. Chodzi tylko o danie odporu ideologii LGBT. Panie rektorze, ten Szalbierz, gdzie to powiedziałem? Kuglarz Staszewski, jak który pan nie ma montuje te swoje pan śmieszne panie tabliczki. Panie Sławku, na... Bardzo panie proszę, Sławku. Żeby mi pan nie przerywał. Jak pan manipuluje, pan to co przerywał. Ja mam? Panie Dariuszu, ja mówię, to prawda, nie, nie przerywał pan Sławomir, także prosimy ja o szanowanie nie będę przerywał, głosu. A niech pan Sławek nie manipuluje. Panowie, bardzo proszę, Sławomir Mentzen. Ale ja nie manipuluję. Pan twierdzi, że polskie gminy, że są gminy, gdzie homoseksualiści są niemile widziani. To jest po prostu nieprawdą. Chodzi o ideologię LGBT, a nie homoseksualistów. I ten Kuglarz, Szalbierz Staszewski, który montuje te swoje śmieszne tabliczki, strefa wolna od LGBT, robi im zdjęcia i potem pokazuje w całej Europie, to jest właśnie przyczyna tego, że pojawia się taka narracja, że w Polsce są jakieś prześladowania, których oczywiście nie ma. Przechodząc do pana z Platformy Obywatelskiej, jest najzupełniej oczywiste, że nie można jako polski polityk w Brukseli... A, nowoczesny, to bardzo pana przekazuje. Koalicja Obywatelska, tak, przyjmijmy i będzie konsensus. Dobrze, z Koalicji Obywatelskiej to pogodzimy. Dobrze, świetnie. Nie można, będąc polskim politykiem, w Brukseli interweniować przeciwko państwu polskiemu i namawiać jakichś zewnętrznych polityków do podejmowania jakichkolwiek bratnich interwencji w Polsce. To jest całkowicie sprzeczne z polską racją stanu i w żadnej sprawie nie można się tak zachowywać. I również pan minister z Solidarnej Polski nie ma racji, ponieważ od jakiegoś czasu to my w Polsce mamy naprawdę niewiele praworządności. Mamy wydawane rozporządzenia ograniczające nasze konstytucyjne wolności. Rozporządzenie staje się ważniejsze od ustawy albo od konstytucji. Sędziowie uchylają mandaty wydawane na podstawie tych rozporządzeń, a policja dalej te mandaty wydaje i egzekwuje te śmieszne rozporządzenia. Do tego mamy, chociażby teraz obserwujemy od wczoraj, skandalicznie procedowaną ustawę antyhodowlaną, gdzie posłowie PiS-u na komisji sejmowej w środku nocy między 20 a 8 rano. Nie wiem, czy pani redaktor widziała, jak wyglądały te obrady. One trwały w tej komisji, one trwały od godziny 20 do 8 rano. Pierwsze pytanie jest takie. Dlaczego tak ważny projekt, który może zakończyć się utratą pracy przez kilkanaście tysięcy osób, obniżeniem polskiego eksportu o kilkanaście miliardów złotych, jest procedowany między 20 a 8 rano? Wydaje mi się, że posłowie, którzy byli członkami tej komisji, między 20 a 8 rano nie są w szczycie swoich zdolności intelektualnych. I potem wychodzą właśnie takie potworki, jak to, że pies przed sklepem
potem musi być przywiązany smyczą o długości 6 metrów. Albo jeżeli sunia będzie miała jakieś młode, to trzeba dla każdego młodego przygotować kojec o powierzchni 4,5 metra, czyli dla jednej suki i czterech szczeniąt trzeba nagle 27 metrów kwadratowych kojca dla nich znaleźć. To przecież są jakieś horrendalne rzeczy, które by oczywiście nie wyszły, gdyby ten projekt był normalnym projektem rządowym, gdyby przeszedł przez ocenę skutków regulacji, żeby zrobić konsultacje społeczne. Przecież nic się nie pali, nie mamy jakiejś strasznie pilnej sytuacji. Można w spokoju, w cywilizowanych warunkach uchwalać takie prawo, a nie, że hodowcy w środę wieczorem idą spać w kraju, kiedy mogą działać, a nagle w czwartek rano się dowiedzą, że Sejm w nocy obradował i zlikwidował im ich przedsiębiorstwa. Takich rzeczy się nie robi, to nie stało nawet obok praworządności. Może zaskoczę pana, ale Polacy popierają ten projekt, bo według ostatniego sondażu za tym raczej tak i tak to łącznie 54% Polaków. Proszę spojrzeć, bo w tej chwili ten sondaż jest widoczny na naszych ekranach. Szanowna pani redaktor, ja nie mówię o tym, czy Polacy popierają te dziwne zapisy, czy ich nie popierają. Ja nie mówię, że to jest niedemokratyczne. Ja mówię, to nie stoi koło praworządności, ponieważ państwie prawa nie ma znaczenia, co akurat ludzie myślą sobie, jakie wyniki pokazują sondaże, tylko jak się stanowi prawo. A to nie jest tak, że trzeba był czas najwyższy, żeby to zrobić? I ten sposób stanowienia prawa jest horrendalny. Bo ja jeszcze jedną informację mam. Ale to o drugiej w nocy był czas najwyższy, żeby to zrobić. Do rana nie można było zaczekać. O porze będzie mówiła za chwilę pani minister, ale nie wiem, co się takiego wydarzyło, że w środku nocy trzeba było to zrobić. I jeszcze sprawdzili, jak to wygląda w innych państwach Zachodu i od jak dawna państwa w Europie, w których wprowadzono zakaz hodowli zwierząt na futra. I tutaj widzimy, to jest Wielka Brytania, rok 2000, jest Austria 2004, Holandia 2012, Norwegia 18, Luksemburg 18, Belgia niebawem. Także bierzemy udział w tym peletonie i po prostu nie bądźmy uwstecznieni. Tak jak mówiłem, Mentzen zaorał wszystkich, ale za to kompletnie nie rozumiem wypowiedzi posłanki PiS, którą zaraz usłyszycie. Pani redaktor, ja jeszcze tylko ad vocem do mojego przedmówcy, bo z uśmiechem słuchałam, jak mówił pan o łamaniu praworządności w kraju. Ja mam do pana pytanie. Jest pan z Konfederacji, to mam pytanie, jak pan rano wstaje i pan funkcjonuje i wykonuje swoje zadania, to gdzie ta praworządność, gdzie pan czuje ucisk przerywania tego łańcucha praworządności, łamania tej praworządności? Jakby pan mógł to sprecyzować, bo same takie tezy stawiane w sposób patetyczny dotyczące praworządności mnie nie przekonują, a pan się wpisuje teraz w schemat właśnie Brukseli, w schemat tego, co jest nam poniekąd narzucane jako suwerenowi, jako Polsce, która ma swoją autonomię, również jest w różnego rodzaju kontraktach, umowach międzynarodowych, jest zobligowana do pewnych działań, czego dowodem jest umowa, a raczej projekt, przepraszam, ustawy dotyczącej zwierząt, który właśnie jest procedowany, bo to jest właśnie kurs europejski, o czym pani redaktor wspomniała, wymieniając te kraje, które już w tym kursie funkcjonują. To jest ten kurs europejski, który jest nadany i my musimy tak naprawdę nie być ogonem w tym kontekście, tylko właśnie również wypełnić to wszystko, o czym wiele środowisk, NGO-sów, stowarzyszeń przez ostatnie lata mocno krzyczało, w wielki sposób gloryfikowało ekologię, ochronę praw zwierząt, a dzisiaj tak naprawdę część z państwa mówi nie, jest to antyrolnicze, antyhodowlane. No, pragnę przypomnieć również, o czym dzisiaj mówiono w Sejmie, że rekompensaty będą wprowadzane do samego projektu ustawy. Ona oczywiście wymaga pewnie jeszcze debaty, o czym będziemy pewnie rozmawiać w kontekście Zjednoczonej Prawicy, ale jest to jednoznaczny kurs europejski, przyjęty wiele lat temu, więc mnie dziwi tutaj antagonistyczne podejście do tego tematu, bo tak jak powiedziałam, szerokie spektrum NGO-sów, stowarzyszeń, fundacji wspierających ochronę tych zwierząt, wielu posłów, europosłów, którzy walczyli z tym, dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby tej ustawy po prostu nie poparli. I to jest chyba takie pytanie, w którym kierunku my zmierzamy, bo z jednej strony w Europie bardzo często na wokandzie leży temat praworządności Polski. Polska cieszy się ogromnym popytem na informacje innych krajów członkowskich europejskich, a z drugiej strony, jak mamy do czynienia z projektem ustawy, który jest projektem europejskim,
to tutaj dochodzi do pewnego rodzaju negacji. Więc może my musimy sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czego my oczekujemy od Europy? Oczywiście po tym, jak usłyszymy, czego Europa oczekuje od nas, bo wspólne wartości, wspólna polityka międzynarodowa będzie wtedy, kiedy będą silne państwa z autonomiczną historią, swoimi wartościami, swoimi potrzebami. Dopiero wtedy możemy siadać do stołu. A w przypadku Polski, kiedy mamy do czynienia z europarlamentarzystami, którzy dzielą się na takich, którzy od Polski się odżegnują, od Polski się odcinają, wyśmiewają Polskę, to my tej siły na pewno nie zbudujemy. Pani minister, może po prostu chodzi o to, żeby w każdym kraju tolerancja znaczyła tolerancję. Jeżeli jakieś państwo unijne chce funkcjonować w obrębie z wyznawanych przez siebie wartości, to Bruksela powinna na to wyrazić zgodę. Ale ja sobie tylko tak jeszcze tutaj tylko, głośno jeszcze tylko jedno zdanie do pana z Konfederacji. Jeżeli jedno, pan bardzo mówi proszę, o praworządności, o tym, że ona jest, tak, że ona jest łamana, że ona jest łamana, no to ja mam pytanie, no, czy łamaniem jest przestrzeganie zasad i norm prawa w danym kraju? Czy to jest łamanie praworządności? Przecież prawo jest od tego, żeby je przestrzegać bez względu na to, jaką mamy orientację seksualną. Wszyscy jemu podlegamy. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś się ogłosi, że od wczoraj przestał czuć się kobietą, a dzisiaj czuje się mężczyzną, to temu prawu nie podlega. Ja myślę, że to wtedy jest porządek, bo inaczej stanie to wszystko na głowie. Koalicja Obywatelska czeka na głosy i tu mam wrażenie, że... Pan się zgłaszał, przepraszam, bo chciałbym powiedzieć... Tak, ustąpi pan. Dobrze, dziękuję. Gościom za cierpliwość, bo ja staram się naprawdę głos z PiS-u. Staram się rozdzielać naprawdę równo, także jedno zdanie proszę Konfederację, dobrze? Ja rozumiem, ale pani z Platformy Dom... Znaczy ja nie rozumiem jakichś przytyków pod kątem orientacji seksualnej w kontekście mojej wypowiedzi. W ogóle tego nie poruszałem. Nie rozumiem, jak można twierdzić, że ten projekt ustawy antyhodowlanej jest jakimś projektem europejskim. On został wymyślony tutaj, popierają go lewicowe organizacje ekologiczne finansowane z Niemiec, popiera je Razem, popiera to Lewica i popiera to PiS. To jest projekt lewicowy, który zamyka ludziom przedsiębiorstwo z dnia na dzień. I Koalicja Obywatelska też, żeby taki projekt, widzę, większości. A jeszcze lewa strona Koalicji Obywatelskiej. I nie ma żadnego powodu, żeby taki projekt procedować między 20 w nocy a 8 rano. Nic takiego się nie dzieje. Nikt na nas z batem nie stoi. Pracowitość jest cenna w polityce, panie. Słucham? Proszę pana. Ale nie w środku nocy, bo potem buble prawne wychodzą. No nie można tak stanowić prawa. No, służba w Polsce nie ma rozdzielenia na dzień i noc. Równie dobrze możemy powiedzieć, że ktoś o 7 czy 8 rano nie jest w pełni władny, jak pan powiedział, sił intelektualnych. No każdy ma swój jakiś rytm funkcjonowania, więc może nie. No niektórzy również nie są między 7 a 8, to prawda. No różnie to bywa. Obiecana koalicja bywa. Czas na głos rozsądku z obozu rozbitej prawicy, dokładnie poseł Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Dokładnie tak. No, my tutaj akurat jako Solidarna Polska różnimy się stanowiskiem w stosunku do naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak przewrotnie do kolegów z opozycji, że może to właśnie też jest kolejne potwierdzenie, że nie mówimy przecież tutaj o jakimś monolicie, prawda, ze strony partii władzy, tylko możemy się różnić również w pewnych sprawach i tutaj rzeczywiście się różnimy. Tak na marginesie można dodać, że w kwestii prawa europejskiego na przykład jest tutaj wątpliwość istotna moim zdaniem, czy ta ustawa nie powinna być notyfikowana, bo przecież zawiera przepisy techniczne, w związku z tym to rzeczywiście jest potrzebna tutaj rozwaga i ten pośpiech jest zbędny. Natomiast ja powiem w ten sposób, no, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, to myślę, że w 2018 roku te rozwiązania, które zostały przygotowane właśnie w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, wówczas przez pana ministra Patryka Jaki, były w mojej ocenie przełomowe. Doprowadziły na przykład do sytuacji, w których o 100% zwiększyła się ilość aktów oskarżenia. Już nie będę mówić o tych konkretnych rozwiązaniach, o podwyższaniu kar za znęcanie się nad zwierzętami, o obowiązkowe, obligatoryjne nawiązki, o podwyższenie ich, ale powiem na przykład o przygotowaniu wdrożenia tej ustawy, gdzie cały podręcznik był przygotowany dla policjantów, dla prokuratorów i tak jak rozmawiamy z przedstawicielami organizacji prozwierzęcych, to jest to ustawa i wdrożenie naprawdę bardzo, bardzo chwalone i przynosi swoje efekty. Więc myślę, że tutaj pokazujemy też to, że jesteśmy za
tym dobrym traktowaniem zwierząt. Natomiast no, w naszej ocenie rzeczywiście brakuje tutaj takiej, w mojej ocenie, mówię teraz osobiście, również takiej wrażliwości, również na wrażliwość osób z mniejszych miejscowości ze wsi. Ja sam się urodziłem, wychowałem w gospodarstwie rodzinnym i mam takie wrażenie, że hodowcy, rolnicy są tutaj traktowani jako osoby drugiej kategorii, jako jakiś niższy rodzaj człowieka. Jest jakby takie generalne podejrzenie, że hodowla chów jest związana z jakimś złym traktowaniem zwierząt. Myślę, że to wynika po prostu z braku takiego rzeczywistego zrozumienia, czym jest rolnictwo, czym jest rzeczywiście hodowla zwierząt i to, że rzeczywiście czegoś takiego brakuje w tej debacie, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli już mówimy o vacatio legis, na przykład w Holandii, jeżeli już mówimy o szczegółach, ono było 10-letnie. To, które jest proponowane, no, w naszej ocenie jest absolutnie niedopuszczalne i rzeczywiście tego typu rozwiązania nie znajdą uznania po stronie Solidarnej Polski. I zakończymy zakazem uboju rytualnego i bezpodstawną krytyką w stronę posłów z Konfederacji. Ale wszystko podsumuje Sławomir Mentzen. Na kwestia mi osobiście leży bardzo na sercu. Losy uboju rytualnego, myślę, że to też będzie tematem. Co Lewica na to wszystko? Katarzyna Maria Piekarska na przykład, która kiedyś, jeszcze do niedawna, do ostatnich wyborów parlamentarnych przecież była na Lewicy, dzisiaj jest Koalicji Obywatelskiej, mówi, że to był bardzo dobry pomysł, wręcz świetny, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A Lewica co na to? Lewica złożyła poprawkę, która chroni pracowników i pracownice tego sektora przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. I zachęcam gorąco wszystkie opcje parlamentarne do poparcia tej poprawki. To jest dobra poprawka dla pracowników. Tak samo jak złożyliśmy poprawkę dotyczącą rekompensat dla podmiotów, które prowadzą taką działalność. Natomiast jeżeli chodzi o uwagi dotyczące tego, w jaki sposób była procedowana ta ustawa dzisiaj na komisji, dlaczego skończyliśmy o 7:20, no po prostu, gdyby chłopcy z Konfederacji byli dojrzałymi parlamentarzystami i zamiast krzyczeć, buczeć i tupać jak małe dzieci, spokojnie debatowali, zgłaszali swoje poprawki, to komisja o wiele sprawniej przeprowadziłaby swoje obrady, a tak po pierwszym artykule byliśmy dopiero o godzinie 5:30 nad ranem. Natomiast mamy jeszcze Senat, gdzie senatorki i senatorowie pochylą się nad ustawą i możemy dalej pracować nad tym projektem, teraz już ustawą, bo za chwilę będzie głosowana na posiedzeniu plenarnym. Z tymi senatorkami to tak na poważnie. Panie senator, to brzmi bardziej dumnie, ja mam wrażenie, ale to tylko taka moja konstatacja. Może nie mam racji. Konfederację proszę tylko o jedno zdanie, ponieważ w tej rundzie miała głos dwa razy, także proszę sprawiedliwie. To będzie bardzo długie zdanie. Nie, proszę skrócić. Konfederacji ratowali polską wieś i polskich rolników przed młodymi komsomolcami z PiSu i ich bolszewickiej ustawie próbującej wywłaszczyć polskich hodowców. I bardzo mi się nie podoba pana protekcjonalne traktowanie kolegów posłów z Konfederacji. Jest ono wyjątkowo nie na miejscu. Powinien się pan się tego wstydzić.